Siemanko, witam, budowniczy Doman. Kończę zlecenie, będzie niełatwo. W przebitkach zobaczycie, jak poradziłem sobie ze szlifowaniem bułaki, jak gruntowałem cały dom. A teraz, co widać, bawię się takim małym pipsztykiem, delikatne popraweczki, wycie okiem. I co? I zaraz się będę zabijał. Także oglądaj, jak mi wyszło to zlecenie. Wysoka zabudowa w salonie, myślę, że wyszło bardzo fajnie. No i tyle. Hello, hello. Tutaj mamy taką ścianę płaczu trochę. Jeszcze narożnik troszkę dopracuję, ale myślę, że jest ok. Światło jest dosyć nisko, mamy październik już. Jeszcze ręcznie tutaj przejechałem w jednym miejscu, bo taki jakby jest zadr od żyrafy. Z grubsza pozamiatane ściany po szlifowaniu i z grubsza pozamiatane posadzki. Teraz biorę się za odkurzanie, za odpylanie ścian. W zeszłym tygodniu te wnęki LEDowe również wydmuchałem sprężarką. No i co? Odpylanie mopem antyseptycznym i zabieram się za farbę gruntującą. O, klasycznie firma znana, Wool Primer. Tu jeszcze były poprawki przy kalenicy. O, zapomniałem o niej. Troszkę poprawek przy ledzikach z jednej, z drugiej strony. No i co? Po prostu muszę podkurzać, jeszcze raz odpylić porządnie i biorę się za gruntowanie. No i mamy koniec zlecenia u Państwa. Będzie niełatwo, zaraz oddam klucze dla Zuzy i Marcina. Mam nadzieję, że będzie mi się fajnie mieszkało, może jak jeszcze gdzieś prowadzą. Fajni inwestorzy, fajne zlecenie, fajny dom. Tak jak widać, działałem w strefie dziennej, zabudowa wysokiego salonu, kuchnia, jadalnia. Czyli co, sztuka zabudowa, gładzie, gruntowanie. Idziemy dalej do strefy nocnej. Zabudowa LED wykończałem, przygotowaną przez Marcina. I tu podobnie sufity zostały wyszpachlowane, ze ścianami zagruntowane. W łazienkach wszystkie sufity. Jak roboty postępowały, odsyłam do poprzednich filmików na moim kanale. Generalnie to byłoby tyle. Uciekam.